No i proszę Państwa, wracamy na 3 minuty przed końcem meczu. No co by ja powiem dużo, Pyrze tutaj się nie udało dobrze wyjść w turniej. Przegrywają 71-37 i kolejne punkty z Deba z numerem 14. No, najwięcej punktów w Pyrze zdobywa Waraczyński i Gudełajtis. To było do przewidzenia. Chłopcy są zainteresowani trenerem Szambelanem, który tutaj jest z nami, pan Jerzy Szambelan. Ja jeszcze potem z trenerem zrobię wywiad, a teraz nie chcę mu zawracać głowy, bo obserwuję tutaj cały czas. Jest jakiś tam scouting, a my podziwiamy. No tu jest ze mną pomocnica, ale ty pewnie obserwujesz urodę chłopaków, a nie gry, prawda? Nada. Nie, właśnie nie. Nie? Przypadkiem. Przypadkiem jesteś tu? Nie. Ale na pewno jak ci się spodoba ktoś, to będziesz tu codziennie przychodzić. Tak. Rzuty wolne wykonuje z numerem 18. Zawodnik Pyry Poznań to nie kto inny jak Maciej Waraczyński o ksywce Jao. Taką ma ksywkę. Wysoki chłopak, 198 cm wzrostu. Był ostatnio na kadrze Polski, fajnie się zaprezentował. No ale co, tu jest ciężko, no chłopcy z Wrocławia, ze Śląska wysocy. Oczywiście wszystko nagrywamy w HD, żeby był dobry obraz w telewizji. Oczywiście pani tutaj wybierze najprzysilniejszego zawodnika, tak zwanego mistera finału. Tak. Tylko będzie trudny wybór. Bardzo. Tylko trzeba wybrać skromnego chłopaka, nie takiego, co się wozi z zadartym nosem. A o takich jest ciężko. A doskoczył i proszę, ładnie zebrał w ataku, punkty zdobył. Z numerem 11 Szymon Mielniczuk. Brawo Szymonek. Jest tutaj oprócz Śląska Wrocław też WKK, tam w tyle czekają na swój mecz. No i co? Chcielibyście finały mieć wrocławskie, ale zobaczymy. W ogóle Śląsk Wrocław, ale trójeczkę teraz Zdebuś przysadził. Brawo Zdebek. Śląsk Wrocław chciał także organizować finały, ale dał stawkę dzienną o 10 zł większą. Czyli przyznali na Tarnobrzeg. Ale Śląsk Wrocław miał finał 18. Ja teraz idę, podejdę do kibiców. To są kibice wrocławscy. Co was tak mało? Raz, dwa, trzy. Ile was będzie na finale? Cała hala. Jak dojdziemy do finału, to cała hala. Czyli macie zamiar zostać do niedzieli, tak? Nie, tu. Mamy zamiar. No po takim mocnym uderzeniu 78-38 to robi wrażenie. Robi. Ale... Obserwujecie dokładnie cały mecz. Jakbyście mieli wybrać MVP meczu, to kogo byście wybrali? Kto wam tak tutaj? Ja tylko w bęben walę. Ja już nic nie widzę. A tutaj? Nie ma swojego faworyta. A ktoś zachwycił jakąś akcją? Znaczy ja bym chyba Dominika. Dominik jaki? A kłócił? A ze sędziami się kłócił? Nie, spokojny, to może... Nie, wcale, o nie, nie, akurat nie on. Może się nie kłóci, ale ma dużo żalu. Czasami słusznego, czasami niesłusznego, ale trzeba być po prostu spokojniejszym. Zdeb dzisiaj dobrze gra, prawda? Walczy, patrzy i zdobywa punkt.
33 sekundy, proszę Państwa, dzieli nas od końca meczu. Uberna. Jedenaście, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Co on to wymyślił? Koniec spotkania. 80-37.